Jeżeli chodzi akurat o Polskę, to jakby te doświadczenia współpracy biznesu z nauką, one mają dość krótkie tradycje, bo do tej pory uczelnie w mojej ocenie skupiały się na swojej działalności naukowej. I nawet jeżeli powstawały ciekawe prace, czy naukowe, czy doktoraty, czy ktoś coś wymyślał, to z reguły szybciutko odkładało się to na półkę i jakby nie znajdowało, te teoretyczne opracowania nie znajdowały poparcia w praktyce. Myślę, że dość dużo dobrego wprowadziły programy, które są, czyli te wszystkie programy badawczo-rozwojowe. I w tych programach uczestniczą i przedsiębiorcy, i uczestniczą ludzie nauki. I myślę, że tutaj to sprawiło, czyli pogodziło, wszystkich pogodziły pieniądze, a raczej złączyły, że jeżeli mamy wspólny cel, jesteśmy w stanie jakby popracować nad czymś nowym, prowadzić badania i te badania w konkretnym celu, pod potrzeby konkretnych ludzi, konkretnych firm, że można to później przelać w działania praktyczne, to stworzyło to takie możliwości, że w tej chwili jakby ta współpraca coraz lepiej się rozwija. Ja miałam okazję obserwować współpracę ludzi biznesu z uczelniami chociażby w Stanach i tam jest jednak jeszcze inaczej. Czyli naukowcy, uczelnie pracują pod konkretne zapotrzebowanie przemysłu, biznesu i jeżeli na przykład chociażby coś takiego jak na przykład w branży opakowaniowej. Wprowadzamy opakowania, które są z tworzywa, ale są biodegradowalne. I na przykład my realizujemy to za pomocą chociażby wprowadzania mączki ziemniaczanej. W Stanach z racji tego, że mają więcej kukurydzy, no to tam używają w tym celu mączki kukurydzianej. I tam na przykład uczelnia opracowuje pewien patent już pod konkretne potrzeby przemysłu. U nas jeszcze idzie to jakby tak troszeczkę odrębnymi drogami. Staramy się zachęcać do współpracy. Natomiast jest jeszcze to nie tak popularne jak chociażby właśnie w Stanach czy gdzieś tam pewnie na Zachodzie.